Myślę, że jest sporo czynników, które mają na to wpływ. Jedna sprawa to jest taka, że Obama jest sunnitą. Ludzie o tym nie wiedzą. On mówi, że teoretycznie jest chrześcijaninem, ale tak naprawdę jest muzułmaninem i bardzo ściśle współpracuje z Arabią Saudyjską. I niestety oni stoją po stronie opozycji rządowej w Syrii, która zawsze tworzyła koalicję z chrześcijanami. W ogóle chrześcijanie w Stanach wszyscy wiedzą o tym, że Obama jest sunnitą, a muzułmanie również wiedzą o tym, ale w ogóle Europa sobie nie zdaje z tego sprawy. Musimy pamiętać o tym, że głównym przykazaniem dla islamistów, dla sunnitów jest to, żeby propagować szariat i islam. Więc wydaje mi się, że wiele z tych działań, które obecnie mają miejsce w Europie, mogą być po prostu pod naciskami Stanów realizowane. Kolejna sprawa to jest taka, że wiele środowisk lewicowych w imię walki o coś innego jest totalnie ślepa i głucha na to, co się, na potrzeby realne, tylko patrzy na jakieś mniejsze aspekty, coś tam walczy o prawa homoseksualistów, walczy przeciwko kościołowi, więc ma w ogóle alergię na kościół. I dlatego w ogóle nie chcę brać pod uwagę faktu, że to chrześcijanie najbardziej są prześladowani. Może realizują jakieś większe cele. Martwi mnie również to, że chcą wprowadzić przepisy i zasady, które będą w ogóle zabraniały wszystkim krajom na świecie posiadać broń. To też będzie skutkowało tym, że po prostu społeczności, społeczeństwa, ludzie nie będą w stanie się bronić, więc wydaje mi się, że idzie to w kierunku większych bogactw dla klasy wyższej i niższych praw i takich systemów niewolniczych, jakim jest islam dla niższych klas albo klas średnich nawet. Więc po prostu bogatsze jednostki będą się dalej bogaciły i to idzie w tym kierunku, żeby oligarchowie na ziemi mieli większe pieniądze. Jak najbardziej. Nie ukrywam, że kibicuję Putinowi. Mam nadzieję, że załatwi sprawę całkiem szybko. Inna kwestia jest tego, że mogę się obawiać, jeżeli naprawdę szybko się rozprawi z tym ISIS, to mamy silnego wroga obok siebie mimo wszystko, ale tutaj kibicuję. Mam nadzieję, że szybko pokaże, da staną pstryczka w nos i poradzi sobie z tym kryzysem humanitarnym. Na pewno ludzie w Syrii będą bardzo szczęśliwi, chrześcijanie i tak dalej, że wreszcie wojna się zakończyła. No i tutaj kibicuję, bo jakoś Stany, które mają najwięcej w sumie, największą i armię, i środki finansowe, i bomb, nie były w stanie się w ogóle sobie z tym problemem poradzić. A tutaj Rosja sobie przelatuje i w ciągu tydzień. Gratuluję, więc mam nadzieję, że kibicuję, że się uda. Niech sobie już robią jakiekolwiek interesy tam chcą. Ważne, żeby ludzie nie cierpieli, bo jeżeli ktoś pozwala na cierpienie ludzkie, żeby 200 osób dziennie ginęło w Syrii, żeby kobiety były masowo torturowane, gwałcone, dzieci zabijane. Po prostu dla mnie to jest najgorszego, co może być. I jakikolwiek kraj z wolnymi rządami to jest dobrym krajem, żeby przebywać po prostu. Tak. Musimy pamiętać, że ci ludzie byli wychowywani w najbardziej niebezpiecznym systemie totalitarnym, jaki jest w ogóle na świecie. I im było wpajane od dziecka, że mają być ludźmi, no niestety, złymi. Mają postępować na wzór Mahometa, który był mordercą. Zabił 800 tysięcy Żydów. Eksterminacja po prostu była, miał kilkadziesiąt żon, był pedofilem. Więc wszystko to, co on robił i to, jakim on jest przykładem dla ludzi, no to on też mówił nawet o sobie, że jest ojcem kłamstwa.
Więc możemy sobie wyobrazić, że zło jest symbolem właśnie w islamie i widzimy jego efekty na chwilę obecną. Jeżeli ktoś właśnie siedzi w internecie, widzi te zdjęcia i nie patrzy na propagandę medialną, jaka jest w telewizji, no to widzi te rzeczy i po prostu czyta i jest tego pełny świadomy. Więc... A teraz musimy pamiętać też o tym, że no niestety wszystkie jednostki liberalne, chrześcijanie i osoby, które są uznawane za niewierne, są eksterminowane w momencie, kiedy sunnici, prawdziwi muzułmanie dochodzą do władzy. No de facto wierni wyznawcy Mahometa, no... mają za zadanie mordować całą resztę. I wersetów o dżihadzie w Koranie 163. Naprawdę nie da się tego... Znaczy ja się dziwię, że w ogóle ukrywają te dane, że są w stanie je ukryć, tak? I dalej wmawiają, że to jest religia pokoju, bo to nie jest religia pokoju. Więc na pewno muszą to być rządy bardzo silnej ręki albo państwa policyjne, tak jak są w Stanach, tylko nie widzę zastosowania akurat w tym momencie na tych terenach. Kolejne pytanie. Po pierwsze, my ratujemy ludzi ze względu na religię i ze względu na to, że mogą zostać eksterminowani, więc ratujemy ludziom życie. Więc jak udało się ich stamtąd wydostać, bo no, kobiety z dziećmi zazwyczaj nie dostają wiz i po prostu nie przybywają do Europy, bo ich podróże też nie są finansowane przez Arabię Saudyjską, jak tutaj tych panów wszystkich, którzy tutaj przyjechali, żeby zasiedlić Europę i propagować islam. Więc ja sprowadzam przede wszystkim te jednostki najbardziej zagrożone, które cierpią największe prześladowania właśnie na tamtym terenie. I raport World Watch List o tym mówi, że do najbardziej drastycznych prześladowań dochodzi w Syrii i w Iraku. Parlament Europejski wydał rezolucję w tej sprawie pod koniec kwietnia tego roku, że to właśnie chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie. Więc sprowadzam tych najbardziej potrzebujących. I w momencie, jak oni tutaj już dotarli i są, to muszę powiedzieć, że duża większość została, więc to jest gigantyczny sukces w ogóle całej tej akcji, bo we wszystkich innych przypadkach, jak rząd polski coś takiego robił, to efektywność była, że może 3% zostało, a tutaj większość osób została, więc to jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest taka, że... Jeżeli nie jestem w stanie Polaków powstrzymać, moich przyjaciół, przed wyjazdem za granicę, no to dlaczego miałabym mieć pretensje do osoby, która nie zna w ogóle kultury, nie zna języka, że chce po prostu pojechać do krajów, gdzie jak podejmie pracę, to będzie się czuła jeszcze bardziej bezpiecznie. Po prostu oni szukają bezpieczeństwa i w tym momencie już szukają bezpieczeństwa finansowego. Zostawili wszystko tam w Syrii, co mieli, więc po prostu im się wydaje, że mogą... lepiej zarabiać im, lepszą pracę dostaną po prostu za granicą, tak? My nie mamy tutaj ani przepisów, ani procedur, które by nawet Polakom pomagały, a co dopiero ludziom z innych krajów. Więc uważam, że akcja i tak ma duży sukces. Przede wszystkim uratowałam 173 życia, więc z czego się cieszę, uważam, że to jest największy mój sukces w ogóle. Bo to jest najważniejsze, życie ludzkie. Tak. To jest kłamstwo, że Damaszek jest bezpieczny, bo ciągle tam trwają walki. Przy granicach jedyne co to kwestia jest tego, że po prostu jest tam granica walk i rząd syryjski chroni tę granicę, ale ta granica jest ciągle forsowana, jest co chwila są bomby podkładane, no tam nie jest bezpieczny rejon. Ginie tam mnóstwo osób, ogólnie w Damaszku. Też ponadto, gdyby to był bezpieczny kraj, no to bardzo bym chciała, żeby wtedy ambasada Polski tam była i stacjonowała, bo ja na przykład mam ogromne trudności w związku z tym, żeby ewakuować ludzi do kraju ościennego i żeby oni tam aplikowali o wizę. Więc no, jeżeli jest to faktycznie bezpieczny rejon, to bardzo bym chciała, żeby ambasada Polski była tam otwarta. Ponadto jednostki UNHCR, które to
teoretycznie stacjonują w takich terenach wojennych, bo przecież to są organizacje pozarządowe, niosą pomoc humanitarną i tak dalej, ośrodki dla uchodźców, no ale niestety nie ma ani jednego ośrodka UNHCR dla uchodźców na tamtym terenie i w tamtym rejonie, bo po prostu jest tam niebezpiecznie. Więc w ogóle taka propaganda, że Damaszek jest że jest bezpiecznym miejscem, no to jest totalna bzdura. I kolejna rzecz to jest taka, że te osoby, które zostały przyprowadzone do Polski, to mogły tylko przyjechać przez Damaszek. I one to są ludzie z terenów całej Syrii. Oni po prostu, jak uciekali przed islamistami albo tracili domy, no to biegli do Damaszku, no bo tam jeszcze są wojska Asada, które chronią chrześcijan, żeby ich po prostu nie wyrżnęli. No i stacjonują tam w obozach dla uchodźców kościelnych, bo UNHCR oczywiście nie jest w stanie się tam pojawić. Nawet ich nie uznaje za uchodźców, tylko po prostu za osoby będące na terenie objętym pomocą humanitarną. Selekcja wygląda w ten sposób. Znaczy, to nie jest selekcja. To jest po prostu pomoc najbardziej potrzebującym. Więc używanie sformułowania, że to jest selekcja, no to moim zdaniem jest takie no niezbyt fajne i tylko insynuuje pewne rzeczy, których nie ma. Selekcja to jest obecnie, może prędzej UNHCR robi selekcję, ale dobra, ale nisza o to. W każdym bądź razie, jak przebiega wybór osób, które najbardziej potrzebują tej pomocy? Wybierają to duchowni. Przewodniczący kościołów, księża, biskupi, pastorzy, którzy stacjonują tam od lat na miejscu, służą. I pomimo tego, że mogliby uciec z tego kraju, uciec przed wojną, to mają misję, żeby zostać tam dla ludzi i nie opuszczać swoich owieczek. Wiemy, że no mnóstwo krzywd się dzieje takim ludziom. Są na czarnych listach ISIS, więc są to osoby na pewno no, dla mnie co najmniej wiarygodne. Ponadto no i oni, i ci duchowni wybierają właśnie osoby, które oni uznają, że powinny jak najszybciej zostać ewakuowane z tych terenów. Dodatkowo te osoby też muszą przedstawić certyfikaty chrztu z kościołów, no i muszą właśnie mieć rekomendację duchownego. My weryfikujemy już potem bezpośrednio i potwierdzamy z tym duchownym, których znamy i z tymi duchownymi, którzy są znani, czy to są faktycznie chrześcijanie, czy przynależeli do ich kościołów. To są jakby nasze takie służby wewnętrzne. I dodatkowo jeszcze możemy to sprawdzić przez imiona i nazwiska, bo inne są imiona i nazwiska chrześcijan, a inne muzułmanów. I dodatkowo też w momencie, kiedy oni już aplikują o wizy, to jak się aplikuje o wizy, no to automatycznie też muszą przedstawić wszystkie dokumenty służbom. No i wtedy służby innych państw też dodatkowo weryfikują te osoby. Więc mamy tutaj dwie metody weryfikacji, która na przykład teraz z tym, co się dzieje z tymi imigrantami, którzy napływają do Europy, oni w ogóle nie mają dokumentów, więc w momencie, kiedy osoby z Syrii aplikują, no to ciężar udowodnienia tego, że nie stanowią zagrożenia, jest po ich stronie, a nie po naszej. Więc to oni muszą przedstawić i dokument, i potwierdzić po prostu swoją tożsamość. I każda osoba, która na przykład chce wyjechać z Syrii albo z któregoś kraju, to musi posiadać dokument, bo inaczej w ogóle Straż Graniczna nie wypuści z tego kraju. Więc osoby, które napływają też do Europy i nie mają dokumentów, to nie jest tak, że one te dokumenty utraciły, bo uciekały sprzed pożaru i tak dalej. Nie, one wyjechały z tego kraju z dokumentami, tylko je po prostu wyrzuciły. I Polacy powinni o tym wiedzieć. Tyle.